Praktycznie pomysł był bardzo spontaniczny. Tak, idą święta, chcieliśmy jakoś chociaż taką namiastką dla tych naszych gości z Ukrainy pokazać, jak wyglądają święta w Polsce. Stąd wymyśliliśmy symboliczny poczęstunek i prezenty dla najmłodszych. Czyli taka swoista wigilia nas tutaj czeka w tym właśnie miejscu? Można tak powiedzieć, tak, w tym miejscu, no ponieważ to miejsce jest związane z pomocą Ukrainie od praktycznie lutego, od początku konfliktu. Postaramy się tutaj zapewnić, mówię, namiastkę tego, czego nie mogą po prostu mieć, no tak z dnia na dzień, bo jest wojna. Ile osób chcecie zaprosić, jak do nich dotrzeć? Oni tutaj dwa razy w tygodniu są. No właśnie, ale czy przyjdą też tego 20? Wigilia jest zaplanowana 20 grudnia. Całe wydarzenie było rozgłoszone w mediach społecznościowych. Powiadomiliśmy też indywidualnie miejsca, w których nasi goście są lokowani. Także informacja była bardzo rozszerzona, żeby to im przekazać. No to teraz powiedzmy o tym, kto tak naprawdę to organizuje, ile was będzie w tej akcji, tej świątecznej, no i jak będzie wyglądał cały przebieg tej Wigilii. Tak naprawdę organizują to wolontariusze pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. To będzie już garstka tych wolontariuszy, którzy są do dzisiaj, czyli 30-40 osób. Jak będzie wyglądać? Symboliczna kolacja, może to nazwijmy tak, poczęstunek symboliczny, no i później kącik świętego Mikołaja, co myślę, że dla najmłodszych to będzie największa frajda, no i prezenty dla dzieci z Ukrainy. Prezentów na pewno nie zabraknie, ale też jeśli chodzi o samą Wigilię, chcecie ją zorganizować w takiej polskiej tradycji, czy może polsko-ukraińskiej, gdzie ta symbolika tu będzie zawarta? Nie, to będzie Wigilia symbolicznie zawarta w polskich tradycjach. Chcemy tylko i wyłącznie im pokazać, że pamiętamy o nich, że są tutaj doceniani, mile zawsze widziani. To co pojawi się na tym świątecznym stole? Tradycyjnie barszczyk, łóżka, pierogi i jakiś słodki poczęstunek.